Zdjąć nasadkę z ucha letara aerolizer. Trzymając mocno podstawkę aerolizera, należy przekręcić ustnik w lewą stronę w celu jego otworzenia. Włożyć kapsułkę do komory znajdującej się w podstawie aerolizera. Przekręcić ustnik w przeciwnym kierunku w celu jego zamknięcia. Nacisnąć oba przyciski jednocześnie, aż do usłyszenia kiknięcia. W wyniku tej ci powstanie dziura w celu, co pozwoli na wydostanie leku. Trzymać głowę prosto. Ustnik powinien znajdować się w pozycji poziomej. Przyciski powinny widoczne po lewej i prawej stronie ustnika. Zrobić wydech z dala od inhalatora. Trzymając ustnik w ustach, należy wykonać szybki i głęboki wdech. W tym czasie powinien być słyszalny dźwięk wibrującej kapsułki. Wstrzymać oddech na 10 sekund. Powoli wypuścić powietrze ustami lub nosem. Ponowny wdech przez ustnik. Zagwarantuje to, że cała zawartość kapsułki znajdzie się w płucach. Otworzyć ustnik inhalatora, usunąć i wyrzucić zużytą kapsułkę. Nie należy przechowywać kapsułek w inhalatorze. Zamknąć ustnik i nałożyć nasadkę.